Studia były ukierunkowane w celu, jak to powiem, podniesienia kompetencji gminnych koordynatorów. Trwały od września poprzedniego roku i skończyły się z końcem czerwca obecnego. No myślę, że tam były przekazywane też dobre informacje nowe dla każdego. Każdy musi dowiedzieć czegoś nowego. No i myślę, że na pewno się przydadzą w przyszłej pracy dla każdej osoby. Każdy, że to powiem, uczestnik studiów, student, musiał zrobić pracę podyplomową. Tą pracą było wykonanie czy też programu ochrony powietrza, czy program planu gospodarki niskoemisyjnej dla swojej gminy, no ale były też osoby, można powiedzieć, po kilka z jednej, więc były wymyślone, że tak powiem, jakieś nowe, inne tematy, żeby każdy miał jakieś sporządzić. To miał Pan inny temat, czy nie? Ja miałem odnośnie swojej gminy program ochrony powietrza dla miasta Opola. I jak ten program wygląda? Były szczegółowe wytyczne, które musiał spełnić ten plan, między innymi analiza stanu aktualnego, czyli można powiedzieć, jaki jest stan powietrza na terenie miasta Opola, no i oczywiście jakie działania chcemy zaradcze zrobić, żeby było jeszcze piękniej i czyściej. A czy zostanie wdrożony, no tutaj ciężko mi powiedzieć, bo zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska programy ochrony powietrza są opracowane i uchwalane na poziomie województwa, więc na razie nie ma podstawy prawnej, żeby go uchwalić. Też były te zajęcia ukierunkowane, żeby zachęcać, można powiedzieć, kolejnych mieszkańców miasta Opola do wymiany źródeł ciepła. No wiemy, że teraz to jest ciężko ze względu na koszty nowych instalacji, bo poszły w górę, no i samego ogrzewania, czyli na przykład gazu czy energii elektrycznej. No ale myślę, że staramy się zachęcić jakoś mieszkańców już teraz, można powiedzieć, nieekonomicznie, bo to ciężko tutaj użyć takich argumentów do każdego mieszkańca, ale bardziej takie argumenty prośrodowiskowe.